1 sierpnia we wtorek. Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania słów, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. Słowa hasła miesiąca to fragment z psalmu 63, gdzie w 8 wierszu te znajdujemy słowa. Byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Zaś słowa na dzień 1 sierpnia, dzień dzisiejszy, to fragment również z psalmu 73, tym razem, gdzie w 28 wierszu tak czytamy. Moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Zaś drugi fragment wybrany jest z Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie w 3 rozdziale, w 8 wierszu tak czytamy. Uzdrowiony człowiek stanął i chodził i wszedł z Piotrem i Janem do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. Drodzy, muszę podzielić się z Wami czymś. Otóż, kiedy przeczytałem dzisiaj po raz pierwszy ten fragment, pomyślałem sobie, super, fantastyczne słowa, świetnie się będzie nimi dzielić z Wami, bo to rzeczywiście zawsze radość, kiedy można się Bożym Słowem z Wami dzielić. Ale też, powiem szczerze, miałem taką małą, osobistą refleksję dotyczącą fragmentu z psalmu 73. Za chwilę o tym fragmencie, najpierw może o tym fragmencie z Księgi Dziejów Apostolskich, bo myślę, że on mówi po prostu o tym, czego doświadczamy też w naszym życiu. Niekoniecznie tylko mówimy o uzdrowieniu, ale o doświadczeniu dobra, o doświadczeniu radości, o doświadczeniu Bożego cudu. Bo kiedy doświadczamy dobra, kiedy doświadczamy szczęścia, to myślę, że w taki naturalny sposób chcemy dzielić się tym z innymi. Przynajmniej ja tak mam. Po to fajnie jest, drodzy, podzielić się swoją radością z innymi, swoim szczęściem z innymi, swoim Bożym doświadczeniem z innymi, kiedy możemy składać świadectwo, bo to nie tylko chęć tego, by inni przeżywali to, co my przeżywamy, ale by inni mogli uczestniczyć też, choć w części, w danej chwili, w tej radości, w tym szczęściu, w tym cudzie, którego my doświadczamy, a też ja wierzę w to, że kiedy dzielimy się radością, szczęściem, kiedy dzielimy się po prostu Bożym świadectwem, to pomagamy też innym w odnajdywaniu drogi do Boga i dlatego zachęcam do tego, by dzielić się tym, jak przeżywacie swoje życie z Bogiem, z innymi. Naprawdę dla innych jest to ogromna pomoc. A teraz taka moja osobista refleksja dotycząca psalmu 73, tego dzisiejszego fragmentu. Wiecie, kiedy przeczytałem ten fragment, pomyślałem sobie, super, fajny. Ale za chwilę zadałem sobie też takie pytanie, czy rzeczywiście dzisiaj jest to takie szczere, w pełni moje wyzwanie, wyznanie raczej właśnie, a nie bardziej wyzwanie. Dlatego, że w całym zabieganiu, całej codzienności, w załatwianiu różnych spraw, próby rozwiązywania różnych problemów, mam wrażenie, że przynajmniej ja też czasami zapominam o tych rzeczach prostych. O tej radości, która płynie właśnie z tego, że Bóg jest obok. Zarówno w moim szczęściu, ale też w moich smutkach. Wtedy, kiedy jestem z innymi, ale też wtedy, kiedy jestem sam. I dlatego to dzisiejsze słowo jest może nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim takim przypomnieniem, by pamiętać o tym, że tą Bożą radość mamy każdego dnia, że Boża obecność jest Bożą obecnością każdego dnia przy nas, bez względu na to, gdzie się znajdujemy, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. To takie zachęcenie, by nie zastanawiać się, czy szczerze dzisiaj jest to moje wyznanie, albo po prostu wstawać, cieszyć się Bożą obecnością i cieszyć się i dzielić z innymi tym, jak przeżywamy Boga w naszym życiu. Życzę dobrego kolejnego miesiąca. Życzę Bożej obecności w Waszym życiu i tego, byście mogli dzielić się Bogiem z innymi każdego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Może coś o tym słowie z psalmu,